Samą najbardziej poważną, wpływającą, wagomą przyczynę degeneracji w stanie narodowców i nacjonalistów Polski jest, są nierównoważność w stosunku do koleg i do wrogów. Innymi słowy, nie ma ani koleg, ani wrogów, są tylko tchórzostwo i brawura. Są tylko pogarda i pecha. Nie u wszystkich właśnie, są bardzo normalnych ludzi. Z rozumem najpierw, narodowców i jeszcze z rozumem. Są tacy, ale ich bardzo mało. Otóż, to tchórzostwo, ta tchórzliwość w stosunku do Rosji, bij bolszewika i żadnej kapliczki, żadnego upamiętnienia, żadnej, nie to co tam, memorial, żadnego pomniczka nie ma ofiarom tam, gdzie zginęli, bestialskie zamordowane były zabite Stalinem w 1937 roku, od 100 do 150 tysięcy Polaków etnicznych w Rosji, a nie ma żadnego upamiętnienia, kurde. To wskazuje na co? Na tchórzostwo. Boją się Rosji. I przez to, co boją się Rosji, oni zaczynają gadać. Tak jak i ta Rosja, Kreml właśnie. Żeby ludzie nie pomyśleli, że oni tchórzy i boją się. To oni lepiej przystosują się jako lakieje, jako chłopy. I gadają razem z tą Rosją. Te bzdury, co mówi Putin. No i kurde, są Bajemszpil. For example, drugi przykład, przykładzik tchórzostwa tego i lakiejstwa przed bogactwem, to pojednania z Niemcami. Tam, gdzie Niemcy okupowali Polskę, zrobili tam lagry koncentracyjne, reszta. I wiele innych rzeczy, ale winni we wszystkim Ukraińcy i olbrzymy, no nieadekwatnie olbrzymy ten wał, i to natarcie, winy, obrzucenia skierowane tylko w lagr, w stan narodowców ukraińców. A do Niemców już tak, ля-ля-ля, odszkodowania, bo jadą tam do Niemiec, do pracy. Dlatego to pojednanie i było takie szybkie, szybciutkie. Paraksiędzy, coś tam, ля-ля-ля, bla-bla-bla, i dawajcie pojednanie, pierdzielimy to wszystką historię. Jedziemy na zarobki do Niemców, fajnie. A to co stosuje się Ukraińcom, to cała ta historia dla nich należy, żeby tą winą na nich wszystko położyło się i oni rozgrzebali to wszystko. No i właśnie ze względu tego wszystkiego, żeby zaopatrzyć, tak powiedzieć, zabezpieczyć to tchórzostwo wobec swojego bratniego ukraińskiego narodu, jego walki za niepodległość, za chrześcijańskie wartości, Polacy zaczęli, ну, jacy Polacy, pseudonarodowcy, zaczęli tępić, żeby trzymać swój rozwój, żeby pruć swoim piarstwem do sceny politycznej, za forsy, dla forsy, tacy pseudonarodowcy gotowi po prostu, no, braciów oddać wrogu. To samo było i do II wojny światowej, do pierwszej w średnich latach, tak było. Ale ж в chrześcijaństwie так не написано, że так можно. Так по просто робить невольно. І з тим, под тим всім взглядом ми о тим і мовимо, що то грех. Кланство і ошерство. Для того були і вимишльоні те космічні офіари польські, жежі, волинські, збадані тільки на тхужовських кламчугах, ошерсах, ошустах і тхужах, як мовила Анна Валентинович, Ісакевич, Сімашки, Кламчуші, Комушки і решта. Тхужі і хворих умислово люди з забуженням мозку, попросту, ну, з забуженням нормальності і
bądź-jakiej logiki. Bo gdzie tam logika? Gdzie... U tego samego Rafalka, który lizał dupę komuchom w młodości swoje, a potem stał przeciw komuch i to nie wiadomo, że z tymi zdjęciami z 20 lat cyganki, dzieci zabitych, zamordowanych drutem kończastym około drzewa, a on namawia, że to banderowcy zrobili. Тобто жодної логіки нема, то просто, ну, ткпі, кпіна з логіки і з нормальності. Тим самим вони показують лівакам, що вони такі самі, як і ліваці. Для того ліваці і пром. Пруєм, так, на правіці. Тіле могусь ми разом зробити. Ліваці то хожі люди. Такі самі, як і псевдонародовці. Для того вони і начираєм їде на другого. Żeby zademonstrować normalnym Polakom, większości, może i większości Polski, że lepiej i łatwiej, lekko mieszkać i żyć z trybem nienormalności, z trybem idiotyzmu.